open the door. We have you surrounded. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na Wetomedia czy na liberum.pl, w zależności gdzie to oglądacie. Dzisiaj naszym gościem naszego show jest Łukasz Chojnacki. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, miło mi, że znów mogę się pojawić na kanale Weto. Ekspert od rynku złota, dealer złota, srebra, już nagraliśmy kilka materiałów, plus Łukasz jest też uczestnikiem sezonu pierwszego i drugiego Cygańskiego Skarbca, serii, w której rozmawiamy właśnie o złocie, srebrze, metalach szlachetnych i tam odpowiada na różne pytania jako ekspert. Więc dzisiaj też jeszcze będziemy rozmawiali, moi drodzy, o rynku bieżącym, rynku złota i srebra, jaka jest obecna sytuacja. Jestem bardzo ciekaw właśnie, co się dzieje po tej drugiej stronie, nie? U tych dealerów, tam gdzie jest ten handel złotem fizycznym. Więc posłuchajmy, co Łukasz ma do powiedzenia. No, trzeba było zapytać wszystkich tak naprawdę, ponieważ no, jak powiedzieć, no, my jako konkurenci nie zawsze wymieniamy między sobą informacje, natomiast też wiemy, że jakby to powiedzieć, sytuacja u jednego dealera to jest tak naprawdę barometr tego, co się dzieje u innego. Tak więc no, my w lipcu widzimy, że naprawdę istnieje coś takiego jak wakacje nawet w tej branży, chociaż nie zawsze tak jest, ale no, powiedzmy, że w tym roku sprawdza się ta reguła i jest cisza. Tak więc towar jest dostępny od ręki, nie ma tutaj jakichś huśtawek, fajerwerków na wykresach, tak więc można powiedzieć, że wieje nudą. To tak z grubsza zarówno jeśli chodzi o złoto, jak i srebra. Okej, to jest dobra informacja dla osób takich właśnie inwestorów indywidualnych, no bo jeśli nie ma teraz tej paniki, która była w marcu 2020, ludzie się tutaj rzucali na złoto, no to jeśli jest towar, no to cena może sobie tutaj spokojnie spadać. Albo właśnie to jest dobry moment na akumulację dalej złota i srebra, kiedy właśnie nie ma tej paniki, jest spokój na rynku, tak? To są te wakacje. No to jest na pewno dobry moment, dlatego że w pierwszej kolejności w ogóle się nie czeka, tak? To nie jest tak, że każdy dealer ma po 500 uncji złota na półce z każdej monety, więc niektórzy po prostu, jeśli się, nie wiem, no, mają upodobanie czy preferencje do określonej monety, no to muszą czekać. W chwili bieżącej w ogóle niczego takiego nie ma, więc monety są generalnie dostępne od ręki, srebrne i złote, i to w ilościach takich naprawdę, powiedzmy, niestandardowych, tak? Czyli po prostu pakiety 10-20 uncjowe to jest dostępne. Cena, no cóż, no w momencie, kiedy nie ma popytu, to albo idzie to bokiem, albo to idzie lekko w dół, i w tej chwili ja osobiście to obserwuję, że w złotówkach ta cena tak wybije, potem się chłodzi, natomiast nie ma takich fajerwerków, jak to było no, rok temu, pamiętam, w sierpniu, no to na srebrze to po prostu było, nie tylko na plaży było gorąco, więc tak to bym ujął. Póki co lipiec jest spokojny. Okej, ale nie jest spokojny też bank centralny, nasz NBEP. Ja chciałem wam pokazać, jest kolejna informacja, na bankierze pojawiła się informacja, że znowu po majowym powrocie na rynek NBEP zwiększył zasoby złota także w czerwcu. Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że dokupiono 40 tysięcy uncji. Przypominamy, że w maju zasoby złota wynosiły 7,412 milionów uncji, a w kwietniu 7,352 milionów uncji. Jak to widzicie, złoto w uncjach w aktywach NBEP-u. No to ten skok pamiętam z 2019 roku, gdzie jeszcze idealnie trafiona cena złota. No i mamy skarbiec puchnący. Jak ty to skomentujesz? No ja to w ogóle się nie dziwię, że istnieje, że takie działania są podejmowane. Na co bym zwrócił uwagę? Pierwsza rzecz jest taka, że ten trend trwa od kilkunastu lat i on się zaczął tak naprawdę mniej więcej w 2008 roku. Jeśli ktoś chce, to po prostu może prześledzić raporty Światowej Rady Złota, kiedy widzi, że tak naprawdę zaczyna dochodzić do czegoś takiego jak kumulacja i repatriacja złota. I ten trend trwa do dziś dnia. Polska podłączyła się kilka lat temu do tego trendu, no i widzę, że złoto kupuje. No, jest to swoistego rodzaju zaprzeczenie w tej chwili na rynku, no, w polityce tej monetarnej, z tego względu, że w Polsce drukuje się na potęgę w tej chwili papierową kasę, co zresztą widać, każdy może zobaczyć, ile jest 200 i 500 w tej chwili w obiegu, to już nie jest rzecz jakaś nietuzinkowa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że stopy procentowe poszły w dół, więc no, te akcje kredytowe no, mocno się napędzają, a to oznacza, że pieniądz jest dewaluowany, a jednocześnie
można powiedzieć, że bank centralny po pierwsze rozluźnia całą tą swoją politykę, osłabia złotówkę poprzez, no już każdy sobie sam może przymiotnik tutaj dodać, dodruk, przez dodruk pieniądza, a jednocześnie niejako się hedżuje, zabezpiecza przed własnymi działaniami. W ogóle mnie to nie dziwi. Banki centralne nigdy nie są, czy tam rzadko kiedy są szczere całkowicie wobec ludzi, więc moim zdaniem jest to działanie takie obliczone na to, żeby jakby to powiedzieć, realizować pewne działania za pomocą papierowych pieniędzy, natomiast tutaj budujemy zasoby w postaci złota z uwagi na to, że rozumiemy, co spowodują nasze działania, powiedzmy, natury poligraficznej. Ja to tak osobiście postrzegam. No dobra, mamy tutaj komentarz właśnie, mamy tutaj komentarz naszego prezesa Glapińskiego, też jeszcze go przeczytam, żeby tak dopełnić. W tej chwili mamy 229 ton, z tego za mojej kadencji kupiono mniej więcej połowę, sporo ściągnęliśmy do polskich skarbców, w ciągu kilku lat chcemy dokupić jeszcze co najmniej 100 ton i też trzymać je w Polsce. To ma znaczenie między innymi w postrzeganiu państwa, jego siły gospodarczej, a Polska jest już potęgą gospodarczą. Instat u nas standi w trakcie powstawania, powiedział Glapiński w marcowej rozmowie z braćmi Karnowskimi. No i ten trend rzeczywiście jest, to według ciebie należy podążać za tym, co mówią i robią banki centralne? No tak, tylko pytanie brzmi, dlaczego na przykład nie potrafię powiedzieć obywatelom, wy też kupujcie złoto, i nie mówię tego z perspektywy dealera, tylko dlatego, że działania są tutaj niespójne, bo z jednej strony kupujemy złoto jako bank centralny, a z drugiej strony no, drukujemy pieniądze na potęgę. Tak, czyli jakby to powiedzieć, gdybyśmy chcieli być spójni, powinniśmy wzmacniać siłę naszej waluty. Tak, bo Polacy, którzy trzymają pieniądze na kontach, co zresztą nie jest niczym tutaj jakimś, nie wiem, odkryciem wielkim, no tracą je za sprawą inflacji, właśnie tej inflacji, którą generuje NBP, a który jednocześnie kupuje złoto, a więc aktywo, które jest niejako w opozycji do papierowych pieniędzy, więc tutaj nie ma jakiejś tutaj skomplikowanej ekonomii. To jest dosyć prosta filozofia, więc ta niespójność akurat jest dla mnie najbardziej zastanawiająca. No właśnie, bo oni wiesz, jeszcze mogą obniżać wartość złotówki ze względu na eksport polskiej gospodarki, żeby tutaj trzymać jeszcze, oferować atrakcyjne warunki ekonomiczne, wiesz, kapitału zagranicznego. No może tak być. Może tak być, chociaż ja osobiście uważam, że te pieniądze są przede wszystkim drukowane z uwagi na realizację programów socjalnych, a o programach socjalnych to już wiele zostało powiedziane. No, dlaczego nie rozdają złota w takim razie, ekwiwalentów 500 zł w złocie, skoro tyle tego złota już jest? Tak, no łatwiej jest wydrukować pieniądz. Tak więc ja bym patrzył dalej na działania Banku Centralnego Polskiego, ale również wszystkich innych, bo wierzę w to, że w tych bankach nie pracują ludzie naiwni i nieprzenikliwi, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że to, co oni robią, ma po prostu jakieś głębsze znaczenie, więc no, jeżeli kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt banków centralnych na świecie robi tą samą politykę, czyli realizuje politykę kupowania złota fizycznego, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Historia pokazała przynajmniej dwa razy w wieku XX, że kiedy banki centralne kupowały złoto, z reguły kończyło się to bardzo pokaźnym wzrostem ceny kruszcu. Dobrze, a co jeszcze z historii? Ja wiem, że ty się bardzo znasz dobrze na historii złota. W takim razie patrz, jest ten trend 20-letni na to, żeby kupować teraz złoto, banki centralne kupują złoto, no ale dobra, jaki jest ten cel taki ostateczny, takiego kupowania złota? No tutaj to już naprawdę wchodzimy na teren takich bardzo dużych dywagacji. No spekulacji. Może tak. Spekulacji, dywagacji, nawet takich no już powiedzmy na granicy z teoriami spiskowymi. Tak. Ale no zastanówmy się, co się działo w latach 20. i 30. i co się działo w latach 70. i 80., kiedy banki centralne kumulowały złoto. Więc w latach 20., w zasadzie w 25 roku to się mniej więcej zaczęło, wtedy kiedy główną walutą rezerwową był funt, który no, został zdewaluowany w trakcie wojny, no to szereg różnych państw budował zasoby złota, dlatego że Brytyjczycy bardzo tanio zaczęli je sprzedawać. Po prostu nie zaktualizowali ceny złota, a wtedy banki centralne naprawdę miały świadomość tego, jaka jest realna wartość kruszcu. Więc dlatego zaczęły to robić, a jednocześnie widziały, co się dzieje w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych i na przykład właśnie też Wielkiej Brytanii. Po prostu drukowano papierowy pieniądz. Więc jeżeli
państwa, na przykład europejskie, posiadały pieniądze papierowe jako rezerwy, na przykład funty czy dolary, a jednocześnie widziały, że są one drukowane, wtedy widziały, że one budują rezerwy w pieniądzu, który traci wartość. Więc co robiły? Zabezpieczały się przed tym, kupując kruszec, dlatego że kruszcu dodrukować nie można. Lata 60. i 70. to było dokładnie to samo. Lata 50. to Stany po prostu odpalają drukarki, zaczynają odpalać drukarki, potem jest ten kryzys inflacyjny i tak dalej i rozpada się London Gold Pool, czyli zrzeszenie bodajże 8 banków centralnych z Europy Zachodniej i ze Stanów, które widzą, że Stany zaczynają sponsorować programy socjalne i przede wszystkim wojnę w Wietnamie. Więc dolar jako już wówczas główna waluta rezerwowa świata zaczęła tracić wartość, więc inne państwa to widziały i zaczęły kupować złoto. W tej chwili to nie jest teoria spiskowa, to są fakty. Każdy widzi, że dodruk dolarowego pieniądza jest w tej chwili na skalę bez precedensu. Więc ci, którzy naprawdę, jakby to powiedzieć, mają pewną wiedzę historyczną i ekonomiczną i matematyczną, to widzą, co nie jest jakimś tutaj einsteinowskim odkryciem, widzą, że za chwilę złoto będzie zyskiwało na wartości wobec papierowych pieniędzy i vice versa. Więc moim zdaniem tu nie ma żadnej teorii spiskowej. Banki centralne, nie chcąc mówić wprost, zabezpieczają się przed utratą wartości papierowych rezerw walut. Tak to bym ujął. Dobra, jesteśmy przed właśnie wystrzałem rezerw bankowych w 2020 roku i zobaczymy właśnie, jaki będzie wpływ tych rezerw bankowych, tego balance sheetu Fedu czy innych banków centralnych w następnych latach. Tak. Więc to będziemy mogli zobaczyć właśnie na spekulacji, na cenach, na właśnie na złocie i srebrze. Jestem ciekaw właśnie, jak to się wszystko rozwinie. Jestem ciekawy, bo z doświadczenia wiem, że to złoto jest niejako funkcją bazy monetarnej, natomiast ono nigdy nie naśladuje tego. Gdyby złoto szło prosto linijnie, gdyby wykres ceny złota i wykres bazy monetarnej były wobec siebie równoległe, wtedy cena złota byłaby absolutnie przewidywalna, ale nie jest. Tylko znaczy jest i nie jest. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy złoto, jakby to powiedzieć, próbuje dogonić wykres bazy monetarnej. Dlatego czasem potrafi być iść bokiem cena złota i nagle z dnia na dzień taki schodek sobie podskakuje do góry i wyrównuje się do jakaś tam, czy tam zbliża się do tej bazy monetarnej wartość złota. Potem znów idzie bokiem i znów. Więc to idą takie schodki i nie zdziwię się, kiedy niedługo znów będziemy mieli jakiś tego rodzaju schodek na wykresie złota, srebra, platyny. Okej, okay, no dobra, opowiadaj właśnie jeszcze o platynie i palladzie, jestem ciekaw. No to są no stricte tak naprawdę przemysłowe metale. No spójrzmy na platynę. No platyna próbowała zrobić karierę monetarną, no ale nie udało jej się tego zrobić. To było ze sprawą Rosjan w XIX wieku bodajże. Tak, w XIX. Opowiedz, o co chodzi? O co chodzi z tą bazą monetarną i Rosjanami i monetą platynową? No oni chcieli po prostu wprowadzić obok pieniądza złotego również pieniądz platynowy, ponieważ na Uralu zostały odkryte w XIX wieku bardzo duże złoża platyny. No i oni chcieli, wtedy już istniała technologia, ona dopiero się rozwijała tak na dobre, ale istniała technologia obróbki platyny, bo z platyną przez kilkaset lat nie potrafiono sobie dobrze poradzić. Natomiast Rosjanie już zaczęli sobie z metalem radzić w XIX wieku. No i próbowali go zaciągnąć do funkcji monetarnej, ale to się nie udało. Tak naprawdę monety z platyny nie zrobiły wielkiej kariery. Stąd można powiedzieć, że platyna no miała taki epizod, a póki co jest tylko i wyłącznie metalem przemysłowym. Palad dla odmiany to jest tylko i wyłącznie metal przemysłowy. On w ogóle nie ma zastosowania, może czasem w jubilerstwie, natomiast nie jest to jakoś tak szczególnie monetarny, w zasadzie w ogóle to nie jest monetarny metal. Teraz musimy spojrzeć na to od strony podażowej. Tak naprawdę jednego i metalu jest bardzo niewiele. Nie wiem, jak to jest w stosunku do złota, jeśli chodzi o palad. Samej platyny to jest bodajże 9 czy 10 razy mniej. I platyna przez szereg lat była no tak naprawdę droższa niż złoto. Bodajże od dekady jest tańsza. Tak więc no ja po prostu patrzę na platynę pod kątem tego, czy zostanie bardzo mocno jeszcze zaangażowana w przemysł, zwłaszcza jeśli chodzi o ogniwa wodorowe, a wiemy, że ta branża się rozwija naprawdę bardzo szybko. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że tak jak wcześniej powiedziałem, tej platyny jest naprawdę mało.
tej platyny jest ekstremalnie mało i ona jest tak naprawdę wchłaniana w zdecydowanej większości przez przemysł. Robiliśmy kiedyś raporty pewnego instytutu, analizowaliśmy i okazało się, że w ogóle ilość platyny w postaci monet i sztabek wybijana rok do roku jest śmieszna. Jest naprawdę śmieszna. To jest coś, co można zmieścić w windzie. W windzie albo dwóch. Tak więc nie dziwić może, że jeżeli ktokolwiek wejdzie do dealera i zapyta się, czy 10 platyn jest na półce, to w większości przypadków w naszym kraju nie znajdzie 10 platyn na półce u dealerów. Nie ma. Po pierwsze, towar jest mało chodliwy, bo jeszcze nie jest, jakby to powiedzieć, tak popularny jak złoto i srebro, nie jest tak płynny, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jest bardzo rzadki. Dlatego w momencie, kiedy zrobi się, powiedzmy, moda, wystrzał na wykresie platyny, popyt się wygeneruje, no to ta cena będzie naprawdę bardzo szybko rosła. Mhm. Ja co do tego nie mam wątpliwości. No przez takie gadanie tym się FOMO włącza. Za każdym razem, jak takie coś słyszę, mówię, jak tutaj złapać monetę platynową. Platynę zarobić. A widziałem właśnie, widziałem w ręku, miałem monetę platynową. Ona jest, no, jest ciekawa, jest ciekawa. Pięknie brzmiało w ogóle, naprawdę, zwłaszcza filharmonicy wiedeńscy. Jeśli ktoś lubi już tak naprawdę z każdej strony zbadać monetę, polecam filharmoników. Okej, ciekawe to jest właśnie. Ciekawe w takim razie, to jest bardzo ciekawe, że platyna rzeczywiście jest, no wiesz, jeszcze taka znienawidzona, bo tam te tematy silników dieslowych, więc jest też sentyment taki negatywny, więc to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe do zastanowienia się. Tak. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, co się tyczy platyny, przynajmniej w przypadku naszym. O ile w przypadku złota można kupić każdą z najpopularniejszych monet na świecie, czyli Krugeranda, Kangura, liścia i tak dalej, w przypadku platyny to jest bierze się to, co jest. Więc naprawdę nie ma czegoś takiego, przynajmniej u nas i u naszych dostawców, żeby można było wybierać, że dzisiaj wezmę Kangura i muzyka, a jutro Krugeranda i coś innego. Nie ma. W przypadku platyny po prostu bierze się to, co jest na półce w danej chwili. To wszystko. Okej. Ja chciałem tylko jeszcze was zaprosić, moi drodzy, tutaj na kanał do chłopaków, do Chojnacki Kwiecień, to jest, prowadzi to Łukasz ze swoim wspólnikiem. 38 odcinków jest do posłuchania, moi drodzy, 20 minut ze złotem. Bardzo fajna seria, polecam bardzo, bardzo serdecznie. No dobra, mamy tak, omówiliśmy złoto, teraz jeszcze srebro. Co z tym srebrem właśnie? Miał być ten short squeeze, ale się nie udało, albo się udaje powolutku, więc jestem ciekaw twojego zdania na temat srebra. No srebro z natury słynie, że jest takie spekulacyjne i chwiejne i nastrojowe. Zresztą nie dziwić może to, jak w ogóle dawniej postrzegano srebro przez wszystkie lata, jako rzeczywiście takie powiązane z księżycem, a więc czymś, co się bardzo szybko zmienia i ma nastroje. Takie były interpretacje średniowiecznych poszukiwaczy złota. Natomiast rzeczywiście z tymi short squeeze'ami, no ja nie wiem, co aż tak głęboko w trawie piszczy. Pamiętam, że jak był ten pierwszy short squeeze w tym roku, w zasadzie no jedyny chyba, 1 lutego, no to ja przyszedłem do pracy i po prostu miałem urwanie głowy. To było 40 telefonów nieodebranych do godziny 16, więc to nie wiem, kto za tym stał i jak oni to zrobili, ale to był przeszalony dzień, który naprawdę utkwił mi w pamięci. Potem wszystko się wychłodziło. Trudno jest mi tak naprawdę ustosunkować się do tego. Ja nie wątpię w to, znaczy ja patrzę na to od strony fundamentalnej. Patrzę na to od strony tego, jak wiele tego srebra jest w dostępie, jak się kształtują ceny, które mennice ile produkują, czego i tak dalej. Natomiast te wszystkie inne rzeczy, cóż, no jeżeli miałbym spekulować, to wydaje mi się, że w tej chwili dzieje się coś na kształt tego, o czym historia mówi odnośnie braci Hunt w latach 70. Duże instytucje kumulują srebro, ale czym to się skończy? I ja myślę, że wzrostami, ale co będzie po drodze, nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że no, są oficjalne informacje, które mówią, że JP Morgan, czy w ogóle na przykład firmy zajmujące się czymś takim jak konwojami, czy magazynowaniem złota typu, nie wiem, TNT, posiadają naprawdę duże zasoby srebra.
Czemu srebra? No najprawdopodobniej dlatego, że fizycznego, na to trzeba zwrócić uwagę. Najprawdopodobniej dlatego, że dostrzegają w tym jakiś potencjał wzrostowy i rzeczywiście ten potencjał wzrostowy no, musi w końcu się zrealizować, ale kiedy się zrealizuje, Bóg jeden wie. Ja jestem w tej branży od ponad 10 lat i od kiedy w niej jestem, to cały czas słyszę o tym, jak srebro jest niedoszacowane i że będzie kosztować 200 czy 300 dolarów. Jasne, to rozpala wyobraźnię i nie wątpię, że takie pułapy cenowe zostaną osiągnięte, natomiast kiedy, nie mam zielonego pojęcia. No tak. Może właśnie być jeszcze długo, długo możemy czekać, a może to się w tej dekadzie jeszcze spełni. Jest tak, widziałem takie spekulacje, wiesz, że 10 tysięcy dolarów za złoto, 300 dolarów za srebro. FOMO się wtedy włącza jak najbardziej. No nie? Tak, każdy już wtedy kalkuluje, tak, ile ma uncji w piwnicy, czy na strychu, czy w ogródku i jak mu się to zepnie. Pewnie, wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy kalkulatory w głowie. No ja bym raczej na to patrzył przez pryzmat tego, co to nam da poza nominalnymi zyskami. Czy to rzeczywiście da nam takie bezpieczeństwo, jakim myślimy w pierwszej kolejności kupując metale? Tak mi się wydaje. Tak, z tym przeniesieniem kapitału siły nabywczej w przyszłość, i tak dalej, to jest ta podstawa jak najbardziej. Tak. Łukasz jest tutaj gościem serii Cygański Skarbiec pierwszego sezonu, gdzie już 10 odcinków jest nagrane, będzie już publikacja zaczęła się na liberum.pl, dopiero za kilka tygodni też będzie na Veto, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do zobaczenia tej serii i do sprawdzenia opisu, gdzie jest właśnie link do kanału chłopaków, no i też oczywiście sprawdzajcie ich stronę internetową. Ja bardzo Ci dziękuję za tą informację i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję, do zobaczenia. Z rozkazu El Presidente nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.